Z tego filmu dowiesz, jak powstał polski ruch oporu, jaką działalność prowadził na ziemiach polskich, a także jak funkcjonowało polskie państwo podziemne. Zapraszam! Polacy nie chcieli pogodzić się z utratą niepodległości, wobec czego już na początku okupacji zakładano organizacje konspiracyjne, a także grupy partyzanckie. Dowodzili nimi zwykle byli wojskowi, którzy z jednej strony nie mogli przedostać się na zachód, ale też nie chcieli składać broni. Z tego powodu kontynuowali walkę w podziemiu. Na ziemiach okupowanych przez Niemców nie dochodziło do kolaboracji z okupantem na większą skalę, głównie dlatego, że nie przynosiło to większych korzyści. Plan Hitlera zakładał eksterminację Polaków. Z tego powodu rosła w ludziach determinacja i narodowa jedność. Inaczej było na ziemiach, które w latach 1939-1941 były okupowane przez Sowietów. Ich propaganda skłoniła wiele osób do współpracy, dzięki czemu NKWD skutecznie wykrywało i likwidowało pojawiające się organizacje konspiracyjne. Hubal był twórcą jednego z pierwszych polskich oddziałów partyzanckich. Działał na Kielecczyźnie, a jego jednostka liczyła 300 żołnierzy. Major był bardzo zdolnym kawalerzystą. Brał nawet udział jako jeździec w reprezentacji polskiej na Igrzyskach Olimpijskich. Na początku cywila chętnie pomagali majorowi i jego ludziom, ale Niemcy zaczęli represjonować osoby wspierające partyzantów. Ostatecznie Niemcy wpadli na trup oddziału. Pod koniec kwietnia 1940 roku doszło do potyczki w lesie niedaleko Anilina, w której to major Hubal został zabity. Jego ciało Niemcy pochowali w nieoznakowanym grobie, gdyż nie chcieli dopuścić do tego, by jego grób stał się obiektem kultu patriotycznego. Już na dzień przed kapitulacją Warszawy, czyli 27 września 1939 roku, powstała w stolicy pierwsza ogólnokrajowa organizacja konspiracyjna o nazwie Służba Zwycięstwu Polski w skrócie SZP. Gdy generał Władysław Sikorski objął władzę w rządzie na emigracji, w miejsce SZP już w listopadzie 1939 roku powołano Związek Walki Zbrojnej, w skrócie ZWZ. Organizacja ta miała przygotować ogólnokrajowe powstanie, które miało się zacząć, gdy przy granicy Polski pojawią się wojska państw alianckich. W czerwcu 1940 roku komendantem głównym ZWZ został generał Stefan Rowecki, pseudonim Grot. W lutym 1942 roku ZWZ przekształcono w Armię Krajową, w skrócie AK. Zasięgiem swojego działania objęła ona generalne gubernatorstwo i ziemię wcielone do III Rzeszy. Była to największa organizacja konspiracyjna w całej Europie. Latem 1944 roku należało do niej około 400 tysięcy żołnierzy, z czego 100 tysięcy walczyło w leśnych oddziałach partyzanckich. Kilka słów o Stefanie Roweckim, pseudonim Grot. Był to generał wojska polskiego i komendant armii krajowej. Podczas I wojny światowej walczył on w regionach polskich, walczył też w wojnie z bolszewikami. Gdy w 1939 roku zakończyły się walki, udało mu się uniknąć aresztowania. Wrócił do Warszawy. Był on zastępcą komendanta SZP, a od czerwca 1940 roku był komendantem ZWZ, a później także AK. W czerwcu 1943 roku w wyniku zdrady Niemcom udało się go aresztować. Natychmiast przewieziono go do Berlina, bojąc się, że generał zostanie przez Polaków odbity. Zaproponowano mu współpracę, której odmówił, wobec czego uwięziono go w obozie Sachsenhausen. Gdy wybuchło powstanie warszawskie na osobisty rozkaz Himmlera, został zamordowany w obozie w nocy z 1 na 2 sierpnia 1944 roku. Ciekawostka! W październiku 1939 roku polskie podziemie przygotowało zamach na Adolfa Hitlera, który przybył do Warszawy, by obejrzeć defiladę niemieckich wojsk. Na trasie jego przyjazdu ukryto pół tony ładunków wybuchowych, które nie wybuchły. Do dnia dzisiejszego nie udało się ustalić, czemu tak się stało. Polskie harcerstwo także włączyło się w działalność konspiracyjną, przyjmując nazwę Szare Szeregi. Funkcjonowało tu kilka grup wiekowych. Najmłodsze dzieci, tzw. zawiszacy, mieli od 12 do 14 lat i przygotowywali się do pełnienia służby pomocniczej. Nieco starsi, w przedziale wiekowym od 15 do 17 lat, to harcerze z drużyn bojowe szkoły. Prowadzili oni mały sabotaż, czyli przeprowadzali akcje propagandowe. Najstarsi, pełnoletni harcerze, należeli do grup szturmowych i brali udział w działaniach dywersyjnych. To znak polski walczącej, utworzony z połączonych liter P oraz W. Malowany na murach, był symbolem oporu polskiego społeczeństwa przeciwko niemieckiemu okupantowi. Początkowo ZWZ, a potem AK, ograniczały się do działalności propagandowej i sabotażowej. Akcje dywersyjne były rzadkie, choć to akcje przeprowadzane przez małe grupy uzbrojonych ludzi w cywilnych ubraniach, które gdy tylko wykonały zadanie, rozchodziły się do domów. Działania dywersyjne były koordynowane przez Kedyw, czyli Kierownictwo Dywersji Komendy Głównej AK. Ogólnie formy oporu, jakie podejmowano wobec okupanta, możemy podzielić na walkę zbrojną, czyli organizowane akcje dywersyjne, np. zbrojne ataki na pociągi, linie kolejowe, mosty czy dworce, oraz akcje odwetowe, czyli ataki na hitlerowców mordujących polską ludność cywilną, ale też ataki na ludzi skazanych na śmierć przez sądy polskiego państwa podziemnego. Podejmowano także walkę cywilną. Czyli przeprowadzano akcje propagandowe, np. rozrzucając ulotki, nadając audycje radiowe, czy malując antyniemieckie hasła na murach. I sabotaż, czyli obniżano wydajność i jakość pracy w fabrykach, uszkadzano narzędzia i maszyny. Polskie podziemie organizowało też akcje wywiadowcze, czyli zbierało informacje o niemieckich transportach kolejowych, zlokalizowało środek badawczo-produkcyjny nowych rodzajów broni III Rzeszy. Czyli pocisków odrzutowych V1 i rakiet V2 w Pineminde na wyspie Uznam. Najsłynniejsza akcja dywersyjna polskiego państwa podziemnego to akcja Wieniec, mająca miejsce z 7 na 8 października 1942 roku. Chodziło o wysadzenie wszystkich linii kolejowych wychodzących z Warszawy. Udało się na kilka godzin sparaliżować warszawski węzeł kolejowy, a tym samym zablokować niemiecki transport kolejowy na front wschodni. Akcja Meksyk II, zwana też akcją pod arsenałem, miała miejsce 26 marca 1943 roku. Była to akcja zbrojna przeprowadzana przez szare szeregi. Udało się z rąk Gestapo odbić m.in. działacza konspiracyjnego Janka Bytnara, pseudonim Rudy. I akcja Kuczera z 1 lutego 1944 roku. Był to udany zamach na generała SS i policji dystryktu warszawskiego Franza Kuczera który to był odpowiedzialny za masowe mordy na Polakach. W związku z tym, że polskiemu państwu podziemnemu brakowało oficerów i specjalistów, rząd na uchodźstwie wysyłał do kraju cichociemnych. Nazwa wzięła się od sposobu, w jaki mieli działać, czyli po cichu i po ciemku. Byli to świetnie wyszkoleni polscy żołnierze, znający wszechstronne formy walki. Przylatywali samolotami, z których skakali na spadochronach. Już w kraju ich zadaniem było szkolenie żołnierzy AK i prowadzenie akcji dywersyjnych. Takim cichociemnym był przykładowo porucznik Bolesław Kontrym, pseudonim Żmudzin, który przeszedł szkolenie w 1942 roku, został przerzucony do Polski i brał udział w Powstaniu Warszawskim. Jeśli chodzi o Niemców, to działalność polskiego podziemia była dla nich poważnym problemem. Z tego powodu zwalczali ją wszelkimi dostępnymi środkami. Bywało, że hitlerowcy agenci wkradali się w szeregi konspiracji, przez co dochodziło do licznych aresztowań. Przykładowo w czerwcu 1943 roku ujęto Stefana Roweckiego Grota. Gdy został aresztowany w funkcję komendanta głównego AK, objął generał Tadeusz Komorowski pseudonim Bur. Mimo że we wrześniu 1941 roku generał Sikorski wydał rozkaz scalenia wszystkich polskich podziemnych formacji, to nie wszyscy się na to zgodzili. W efekcie jednocześnie funkcjonowały różne organizacje. Przede wszystkim armia Krajowa, która pamiętamy do lutego 1942 roku funkcjonowała jako związek walki zbrojnej, była to główna polska siła zbrojna walcząca z niemieckim okupantem. W szczycie mobilizacji liczyła około 400 tysięcy żołnierzy. Bataliony chłopskie, formacja partyzancka związana z przedwojennym stronnictwem ludowym, działały one na wsiach, gdzie broniły ludność chłopską. Bataliony liczyły łącznie 170 tysięcy żołnierzy i była to druga co do wielkości organizacja konspiracyjna w Polsce. Gwardia Ludowa WRN od wolność, równość, niepodległość. Były to oddziały bojowe stworzone z Polskiej Partii Socjalistycznej w 1939 roku. Od 1941 roku działali w ramach struktur ZWZ, a potem AK. Najsilniejsi organizacyjnie byli na Górnym Śląsku i w Zagłębiu. Narodowe Siły Zbrojne NSZ. Wyłoniły się one z organizacji zbrojnych stworzonych przez narodowców, czyli ENDECIE. Większa część tej organizacji weszła w skład AK, choć były też oddziały, które się nie podporządkowały. Od 1943 roku członkowie NSZ za głównego wroga uważali ZSRS. I Gwardia Ludowa, organizacja stworzona przez komunistów w 1942 roku. Jej nazwa miała celowo mylić się z formacją Polskiej Partii Socjalistycznej. W styczniu 1944 roku zastąpiono ją Armią Ludową. Obie organizacje były zależne od Rosji i realizowały jej politykę na ziemiach polskich. Polskie państwo podziemne to ruch oporu posiadający rozbudowane struktury polityczne, administracyjne i wojskowe, podległe rządowi na uchodźstwie. Jego cywilne struktury tworzyła powołana w grudniu 1940 roku delegatura rządu Rzeczpospolitej Polskiej na kraj, na jej czele stał delegat rządu na kraj, a jemu podlegały departamenty, czyli ministerstwa i konspiracyjna administracja terenowa. Na przykład Departament Informacji zajmujący się prasą podziemną, czy Departament Oświaty i Kultury, który stworzył system tajnego szkolnictwa średniego i wyższego, który to miał setki tysięcy uczniów. Mimo, że było to zakazane, istniały polskie partie polityczne. Były też sądy, które wydawały wyroki na kolaborantów i zdrajców. Kontakt z rządem na uchodźstwie był zapewniony dzięki tajnym radiostacjom, nadawano nimi bieżące informacje i dzięki kurierom podróżującym między ziemiami polskimi a Wielką Brytanią. Wymienię tu chociażby Jana Karskiego i Jana Nowaka Jeziorańskiego. Ciekawostka. Tak zwane tajne komplety to system tajnego szkolnictwa średniego i wyższego w Polsce w czasie II wojny światowej. Zajęcia odbywały się w prywatnych domach i mieszkaniach i w sumie uczestniczyło w nich 100 tysięcy uczniów. Za udział w tajnych kompletach grodziło zesłanie do obozu koncentracyjnego. Zapamiętaj najważniejsze: organizacje konspiracyjne powstawały na ziemiach polskich od września 1939 roku. Rządowi na emigracji podlegał Związek Walki Zbrojnej, który w lutym 1942 roku przekształcono w Armię Krajową. Oprócz niej na terenie okupowanej Polski działały bataliony chłopskie, Narodowe Siły Zbrojne oraz Gwardia Ludowa. Polskie państwo podziemne to określenie krajowych struktur wojskowych, politycznych i administracyjnych. W konspiracji organizowały one m.in. sądy, nauczanie i obieg prasy. Utrzymywały także stały kontakt z rządem na uchodźstwie. W ramach ZWZ i AK rozwijano propagandę antyniemiecką, np. ulotki, audycje radiowe, organizowano sabotaż np. uszkadzanie maszyn, akcje dywersyjne np. zbrojne ataki na pociągi i działalność wywiadowczą. Jej wyniki przesyłano też aliantom.